Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy śledzie z suszonymi grzybami. Potrzebować będziemy śledzie. Tutaj są śledzie, który przepis znajduje się na moim kanale pod tytułem śledzie z zalewy octowej. Ja sobie sama przygotowuję śledzie. Jeżeli kupimy śledzie gotowe w sklepie Alamatias, należy go wymoczyć w wodzie lub mleku, zmieniając tą wodę i mleko. To tutaj mam 6 płatów śledzia, dużą garść grzybów suszonych, grzyby opłukałam i moczyłam całą noc. Zalałam wodą, moczyłam całą noc. Grzyby pokroję. Cebulę, tutaj mam 5 cebul, ponieważ one są malutkie, ale wystarczą 2 cebule, 3 łyżki majonezu, koperek, sól i pieprz. Cebulę z grzybami podsmażę na łyżce tłuszczu. Tłuszcz dowolny. Teraz kroję cebulę w kosteczkę i kroję grzyby. Cebulę już mam pokrojoną, zeszkloną i dodaję grzyby. I przesmażam. Ja przesmażam, ponieważ grzyby już gotowałam, to one są mięciutkie. Gdybyśmy grzyby nie gotowali, to byśmy musieli smażyć około 30 minut, podlewając wywarem grzybów. A ja już mam grzyby ugotowane. Przesmażam i studzę. Grzyby mam podsmażone z cebulą, ostudzone i teraz dodaję pokrojone śledzie. Dodaję koperek, majonez, sól i pieprz. I całość mieszam. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Śledzie z suszonymi grzybami fantastycznie smakują.